Ostatni pojedynek dzisiaj, a w zasadzie jego dokończenie. Pierwszą mapę wygrał zawodnik w górnym prawym rogu, Francuz DNS, który trochę też zna język polski, między innymi słowa ziemniak i tym podobne. I tak jest. W dolnym lewym rogu, w kolorze niebieskim, Namszar, Szwed. Pierwszej mapy nie widziałem całej, widziałem tylko końcówkę. Były kariery, były High Templary, kontra koruptory i tym podobne. No ale jednak wygrał Protoss. Namszar 1-0 DNS. Jak to Namszar 1-0 DNS? Nie no, DNS chyba wygrał. Jak to? Serio? Niemożliwe, że base raid tam jakiś był. Aż nie wierzę, czekaj. Ja może mogę jeszcze podejrzeć końcówkę tej mapy, czy już nie bardzo? Chyba, aj, nie udało się. Nie no, Geralt, nie może tak być. Geralt, nie wiesz. Serio tam wygrał, bo już nie zobaczyłem samej końcówki, no ale chyba jakiś dziki comeback się nie odbył. Chyba DNS prowadzi jednak. Bo to trzeba by skorygować. Niestety nie mogłem obczaić tego do końca. Czy w sumie może i mogłem. No ale dobra, ruszamy na Blackpinku. Zawodnicy grają o awans oczywiście do Challengera. O dolary, o walkę. Również o awans do Teksasu. No i też przy okazji dodatkowe dolary, możliwe, że im tam wpadną. Pora na rozkręcenie troszeczkę jakichś build orderów konkretnych, bo to jest naprawdę ostatnia szansa DNS-a z czterech łącznie. No i proszę bardzo, mamy już decyzję. Faktycznie wybrał coś specjalnego, czyli Proxy Stargate, który jest naprawdę mocnym zagraniem przeciwko Zergom, zwłaszcza, że właśnie dystans prowadzący do przeciwnika jest bardzo niewielki. Sami widzicie, można się tutaj dość szybko dostać. No i zaraz się okaże, czy DNS przebije się tym razem, no i zdobędzie łatwe punkty. 1-0 dla Zerga? Serio? Co wy mówicie? Jestem prawie pewny, że to wygrał DNS, a tutaj... Okej, okay, no ale niech będzie, że wam zaufam. Tylko żeby się nie skończyło, wiecie, jak z tą to. Może powinienem się podpytać. Aż dziwne. Aż to dla mnie troszeczkę dziwne. Namszar wygrywa. Okej, to co, może coś źle spojrzałem na overlay, ale... Na serio, wyglądało jakby DNS tam miał czterokrotnie większy limit armii w jednym momencie, więc już uznałem, że pozamiatane. No ale może niekoniecznie. No dobra, zawodnicy oczywiście otworzyli szybką ekspansję, nawet Zerglingi wbiegły do głównej bazy Protossa. No i zobaczyły, co zobaczyły. Nic nie zobaczyły. I to też w sumie jest dla niego informacja. O, gra z Sysem Namszar na słuchawkach. Czyli jak nie zauważył niczego, to znaczy, że jest duża szansa na proxy Stargate'a. No i właśnie coś takiego tutaj już jest skontrowane przez Szweda bardzo ładnie. Nice. Bardzo nice. Także Namszar prowadzi póki co, a DNS już tym bardziej się musi obawiać tego, że po raz kolejny, po raz czwarty nie dostanie się jak ten rudy idolu do kolejnej fazy. No, Oracle już zaczynają tutaj dość gęsto latać. Jest też Phoenix z tego co widzę. Właśnie, może z tym... O nie. No DNS to tak gra, że wszystko widać. Dramat. Absolutny dramat. No dobra, sorry, w takim razie Namszar, ale byłem prawie że pewny, że te kariery wyjaśniły sytuację. Ale to znaczy, że Namszar naprawdę nieźle gra już od dłuższego czasu. Podczas Nation Wars też Szwedów troszeczkę niósł na garbie. Także sorry, ale dziękuję, że daliście info, że to jednak Namszar prowadzi. Przeleciał po dwóch dronach, teraz DNS. Oczywiście Namszar nie odpuszcza. No to oczywiście te proxy to się niszczy dość szybko. Pytanie, jaki jest plan dalszy Protossa? Te kolejne gateway'e, łącznie 6. Na pewno chce się napierać niebawem DNS. Natomiast pytanie, czy Namszar trochę ogarnie sytuację. Tutaj jedna drona widzę, że stoi. To jest wbrew pozorom no, taki odczuwalny błąd, zwłaszcza jak ta drona przez minutę, dwie czy trzy nie będzie zbierać. Zawodnicy też bardzo często na przykład czują, kiedy powinni mieć trochę więcej gazu i wtedy człowiek często ogarnia, że ma
dwie, a nie trzy drony na gazie. Prasko im DMS latuje. Dwie, trzy drony według mnie powinien urwać, chociaż to mikro nie było bezbłędne. No i tutaj, oj, tutaj nam Szarp teraz bardzo ładnie zagrał. Zniszczył kilka jednostek Protossa i w dodatku jeszcze bardziej opóźnił trzecią bazę. Aczkolwiek DNS, szczęśliwie dla siebie, ma przecież 6 Warpgate'ów, a nie jedynie 4. Więc może będzie tutaj skonstruowany jakiś niezły... Oj... Czy tu za chwileczkę się nie powinie noga Namsharowi? Zauważcie, że Namshar nie ma Roach Warren i dopiero teraz gra Hydra Den. No więc na samych Zerlingach to raczej tego nie obroni. Idzie mimo wszystko w Forge'a DNS. Oj, za chwilę się może Namshar zdziwić. No i wiele wskazuje na to, że może dojdzie nawet do jakiegoś wyrównania. No ale jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze spokojnie. Teraz próbuję kupić trochę czasu Namshar, no i udaje mu się to zdecydowanie. DNS oczywiście nie zdaje sobie sprawy, że ten Hydra Den dopiero teraz powstał i gdyby szybko poleciał do przeciwnika, to mógłby zrobić mu naprawdę dużo. Let's go, rusza oczywiście już do akcji DNS. No liczę, że trafi w jakieś dobre okienko czasowe, ale w tym momencie Namshar aż za gotowy. No znakomicie kupił sobie czas na zrobienie hydralisków z Zerlingami. No i teraz to naprawdę wszyściutko, absolutnie spóźniony, nawet Spine Crawler widzę, że powstał. No Namshar w tym jest pewność, że się obroni, królowe też mają trochę energii na transfuzję. Ale DNS też oczywiście nie podejmuje jakiegoś ostatecznego ruchu, on zagrał wcześniej Forge'a, trzecią bazą nawet. No i będzie próbować grać dłuższą grę. Storm też oczywiście zagrany, więc jeżeli Namshar teraz by spróbował zagrać jakiś kończący ruch, to mógłby się też nadzieć na takiego Storma. No zawodnicy tak troszeczkę próbują się przegonić nawzajem. Koncepcyjnie, strategicznie, no i ekonomicznie. No ale powiedzmy, że wychodzą w porównywalnym miejscu. Chociaż na pewno ze wskazanie na Namshara, bo przyszło najlepsze wydobycie. Już aż o 9 dron na ten moment. Kolejna baza będzie też przez niego za chwilę zajmowana. To wyskoczy nam naprzód Szwed, jak to ma w swoim zwyczaju. Za chwileczkę pewnie zadrnuje ostro. No i to już będzie duży wyczyn dla DNS-a, żeby to wygrać. Feniks patroluje, Oracle też oczywiście jeszcze stoją. O, jest pierwszy chyba drop, ale aż za gotowy Namshar. Widzę, że on tak standardowo zostawia aż 6 hydralisków w głównej bazie. Może to nie jest głupi pomysł. Zobaczcie, jak Namshar się tutaj czai na tego Warpizma. O, i teraz dopiero na niego naskoczy. Liczy na to, że może Protoss nie będzie na to patrzeć, no ale ładne mikro obydwu graczy. Specjalnie Namshar nie stoi przy krawędzi, tylko tak trochę dalej, bo liczy, że Protoss może się zawczasu rozstawi i będzie w stanie zniszczyć tego Warpizma. No teraz już wiadomo, co planuje, więc stoi już teraz przy krawędzi. Cały czas sprytnie. Tak trzeba grać. Kolejne 10 dron ze strony Namshara, więc no już widać, że idzie w te swoje hydraliski, zerningi oraz 2-2. No a DNS chyba chce zrobić jakiś zdecydowany atak. Już wychodzi na mapę, już żarowi się świecą, jest trochę sztorma. Wow, to nawet 8 sztormów chyba będzie. Za, no jeszcze chwileczkę, jeszcze 30 energii na High Templarach jest potrzebne, więc pewnie DNS-owi też się jakoś mega mocno nie śpieszy. Ale potencjał jest przeogromny. W tych High Templarach, tej gateway'e też nie otwarte jeszcze, plus 2 też niezakończone. Nie wiadomo, czy atakować, czy ekspować, chociaż widać, że już podjął decyzję Francuz. O, wow. No, nie stracił tej Oracle, także jestem pod wrażeniem. Udała mu się ta sztuka. Warpizm cały czas czeka i wymusza na hydraliskach tutaj stanie w miejscu. Ale zawsze może Protoss wylądować tutaj i po prostu zaatakować te ekspansje, chociaż wszystko będzie swoimi overlordami widzieć Namshar. Bardzo swobodna ta początkowa i środkowa faza gry, no ale powoli dochodzimy już do dalszej. No i za moment zobaczymy, myślę, już bardzo konkretne ataki ze strony Szweda. Kolejne tagi rzucane na hydry, wszystko widzi cały czas Protoss. Znaczy, może nie totalnie wszystko, ale część armii na pewno. Tutaj też widoczne oczywiście niszczenie tej bazy. No i tutaj właśnie jest takie miejsce, w którym właśnie też mógł przyatakować nieco DNS. No ale to wszystko jest aż zbyt dobrze widziane w zasadzie cały czas przez Namshara. Mój Boże, ile powiadomień tutaj siadło. A, bo dostał Revelation, przy Xelnazy jakaś mała potyczka, no i w drony atakowały zloty, no, ale to nie jest nic konkretnego. Myślę, że Namshar tutaj jest na spokoju, z pełnym spokojem teraz podchodzi do zbliżającej się bitwy. Zobaczcie, jak dobrze rozsiewa creep, już widać, że znowu odstaje w tym aspekcie od niektórych zergów, nawet teoretycznie lepszych od niego. Bardzo ładnie to jest grane. DNS oczywiście pasywnie w kariery. No i zobaczmy, sztormy oczywiście zostały rzucone.
No i chyba Zerg niekoniecznie zachęcony teraz do dalszej potyczki, no ale nie no, on ma limit, więc oczywiście może próbować. W ulepszeniach też widać, że Zerg nieźle się trzyma. 2-1, Protosa tylko 2-0 póki co, nie robi plus 3 z jakiegoś powodu. No ale właśnie Warpriest wyląduje, więc oczywiście to już zmusza Namszara do powrotu. No i tutaj już zagrożenia specjalnego być nie powinno, bo Warpriest ma oszałamiające 4 punkty życia, więc na pstryknięcie paznokciem. I to w dodatku pstryknięciem paznokciem królowej, która najprawdopodobniej go strączy, chyba że jakiś recall, ale to raczej nie warto. Na tym etapie gry zużywać recalla na pojedynczego Warpizma. No i teraz agresywnie Zerg. Chyba w końcu Namszar pokaże nieco inicjatywy. Dużo archonów ze strony DNS-a. Tutaj kolejne skałki zostaną zniszczone. Odblokowuje sobie mapę Namszar jak tylko się da. Tutaj ta defensywa, no powiedzmy, że jest też. Sporo nawet jednostek tutaj zostawię DNS, a Namszar chyba myśli o tym, żeby zaatakować bardziej w jedno miejsce. No zobaczmy, tutaj oczywiście sztormy w stronę Bane'ów. Bane'y próbowały zniszczyć propki, ale to się nie udało, to się rozbiło. Górna flanka, no powinna zostać wygrana przez Protosa. Dolna też naprawdę nieźle się broni DNS. No i brawo, po prostu brawo. Obronił się znakomicie przed tym najazdem szwedzkim i w dodatku idzie w kariery. Uuu, potrójne kariery, panie kolego. A Namszar przecież został tak długo na technologii Lair, chyba nawet nie ma Infestation Pit. On już karieruje. No, z czasem coraz więcej tych karierowidżów nam się pojawia. No i karierowicz DNS próbuje chyba wygrać teraz tę mapę jednym z najpotężniejszych stylów protosowych, czyli Archon, Immortal, Zealot, Storm, no i karieru, może Mothership nawet. Tutaj bardzo ładna blokada też. Kto by za nigdy nie biegły, no to zawsze jest ta niepewność, którą starają się Zergi wykorzystać. I teraz na godzinę 6 też lekka kontra, tego Namszar jeszcze nie skontrował. Bardzo ładnie gra DNS, no w zasadzie podobnie jak Mana, podobnie jak dzisiaj też Geralt troszeczkę grał. I bardzo dobra defensywa przede wszystkim, no i powolna technologia do jednostek, z którymi Zergi mają olbrzymie problemy, czyli do karierów. Plus 1, trochę późnawe, Graviton jest, no i career has arrived, my friend. No jeżeli jest moment, żeby zaatakować, to jest chyba taki jeden... Nie. Wydaje mi się, że Zerg, mimo że ma większy limit, to tak nie bardzo. Tutaj nie ma żadnego High Templara DNS, ale chyba i tak Namszar myśli o tym, żeby zaatakować w jedno miejsce. A tym miejscem będzie czwarta baza. Teraz oczywiście trzeba uważać przede wszystkim na High Templary. Od góry duża armia Zerga też podchodzi. Też widzę, że dużo Bane'ów. O mój Boże, 18 probek padło w tym miejscu. Tutaj uda się to odepchnąć. No i na dole też widzę, że sztormy zostały dobrze zagrane. 19 probek straconych. No to są te wjazdy Bane'ów w linii minerałów, które są tak niebezpieczne. Tutaj brakowało oczywiście jakichś dwóch archonów. To jest kwestia nauczenia się robienia jakiejś tam no, w zasadzie perfekcyjnej defensywy Protosem. No jak będzie znajdować takie luki Namszar, to oczywiście ma jeszcze szansę. Grany Spire teraz przez tego gracza. Bardzo późno. Ale DNS to póki co nie myśli o wychodzeniu na mapę. Bardzo obronnie ustawiony Protos. No i dopiero teraz będzie z powrotem saturować swoją trzecią. Ja mam wrażenie, że on już się poddał w tym miejscu, że to już znowu jest ta francuska biała flaga. No i kolejny atak oczywiście ze strony Namszara, tym razem chyba wrota otwarta. A, on chce zniszczyć plus 1 dla karierów, to jest bardzo mądre też z jego strony. Tutaj znakomite sztormy używane przez DNS-a. Zergingi przebiegły, wow, nawet zniszczył ten Cybercore. No to było super, jeżeli chcemy opóźniać i osłabiać kariery. To jest naprawdę dobry pomysł ze strony Namszara, o tym mało jaki Zerg mam wrażenie, że pomyślał do tej pory. Dwie probki padły, no ale to raczej nie było celem Szweda. Tutaj jest trochę wydobycia jeszcze, no ale te proby żyją. No tak powolutku, oczywiście. Powiedzmy, że się przebije lekko Namszar. Ale DNS też myślę, że jest zadowolony ze swojej pozycji, że no ma przede wszystkim niesamowicie potężną armię, tylko że mobilność jest po stronie Zerga. Na jego defensywa w zasadzie zaczyna padać w wielu miejscach. Okej, jest Mothership. Okej, można się rozdzielić na dwie strony, tylko że nie można z czymś takim zaatakować teraz. A na pewno DNS, żeby to, jeżeli to chce wygrać, to musi gdzieś zaatakować w końcu. Ależ ten creep rozsiany. Fantastycznie to robi Szwed. W praktycznie każdej grze, jaką widziałem z jego strony.
Po raz kolejny Zerlingi wbiegają do jego bazy, o nie. O nie. O nie, i tutaj też o nie. A tutaj też w ogóle jest strasznie. Ale jak widzicie, DNS idzie na kontra, idzie na wymianę baz. Tylko że czy on wie, co czyni właśnie? To jest pytanie, bo jeżeli straci budynki, to też przegra. Coś takiego chyba chce zrobić Namszar. Okej, okay, wyszedł na mapę, po czym się cofnął. Czyli ewidentnie decyzyjność właśnie na poziomie samca, samcy gamma. Samca gamma, Boże, co ja godam? Niestety nie poszło mu teraz zupełnie. No i znowu zerglingi wbiegają, Jezu nie, no wrota otwarte. Zaprasza tolerancyjnie DNS wszystkie zerglingi tego świata. A zerglingów dwa razy zapraszać nie trzeba. Oczywiście DNS już wychodzi na mapę. Czy on ma gdzieś probkę jakąś ze sobą? Okej, tu ma jakieś proby. Nie wiem, czy on... A, okej, wysłał zeloty. Dobrze. Ej, to z tej kontry to DNS chyba wygra. No zrobił potężną armię. I na szczęście dla niego, mimo tych wszystkich strat, będzie w stanie to chyba zakończyć. No ale musi uważać jeszcze na koruptory, których tutaj jest cała masa. Mothership oczywiście wysnajpowany momentalnie przez Amszara. Zaczyna dalej mikrować Szwed. Ładnie on unika sztormu, trzeba mu to przyznać. Ja nie wiem, czemu Archony nie są przy Archonach, przy karierach, sorry. Bo one powinny akurat zatrzymać koruptory. No fatalnie teraz to zagrał DNS. Kontra z lotami na godzinę 6. Dalej wojuje Namszar, ale już mam wrażenie, że nie ma czym za bardzo. Armii naziemnej za bardzo nie rozpracuje niczym już, co chciałby zbudować. Bailingi niezbyt dobrze użyte, w zasadzie na autoataku tutaj podeszły. Nie, proszę bardzo, DNS potrafi wygrać grę na Namszara. To będzie 1-1, jaki zrezygnowany już Namszar. Już oddaje wszystko, co ma. No tutaj oczywiście Protoss powolutku też buduje defensywę na potencjalny base raid. Też Namszar dalej chyba chce jakoś walczyć, ale no nie ma czym oczywiście. Jest zniszczony oczywiście zerk. Ale jeszcze jakoś tak chce trochę podmęczyć chyba DNS-a. Ale tutaj już do niczego dobrego dla niebieskiego nie dojdzie. DNS widzę, że aż stanął z wrażenia. No nie wiedzieć, po co tutaj jeszcze tak to jest przedłużane, ale no dobra, i będzie. Tutaj część dronek jeszcze widzę. Serio? Serio? No może Namszar liczy, że wygra base raid, no ale no nie wygra. Nie ma takiej opcji. Tutaj są Archony, tutaj są kanony. No i przede wszystkim Shilbater, który utrzyma tego Archona przez chwileczkę jeszcze nawet przy życiu. To by zniszczył więcej Zerlingów. W sumie Zerlingi naprawdę mega mocne. Co prawda bez Adrenala, więc klasyczny błąd Zerga. Ale nie poszło. GG well played, napisał Namszar. No liczył, że może te jego wymiany były na tyle dobre, że DNS nie da rady. No i by nie dał rady, gdyby jeszcze oddał dużo czasu przeciwnikowi, ale z idealną, perfekcyjną wręcz kontrą wyszedł DNS. No i miazga. Także 1-1. Do samego końca będą wojować. Pokażę wam makro. No przecież zagrał makro DNS. Co chcesz, Geralt? Przecież wygrał. Zagrał dobre makro, zrobił karierę i zaatakował. No i pozdro Zergu. Geralt, no zagrał. No i była czwarta baza. Easy. Na końcu nie było kapy tej wiadomości. Siema Pidinene, witamy, VIP26, siema. No, gdzie ja? Tu mnie dostaje wyniki meczów tak randomowo na telefon, o co chodzi? Nigdzie się nie zapisywałem. Jakaś ważna informacja? Oho, bagiety widzę, że wychodzą z poczekalni, więc chyba jest inna. No dobra, ogarnęliśmy. Także 1-1. Po tej całkiem trudnej grze. No i pokazał, jak grać makro, dokładnie.
Te kariery nie są złe, bo wymuszają na zergu taką dużą inwestycję w koruptory na przykład. I też masę innych rzeczy w sumie. Jest tak, że zrobisz sobie tylko koruptory i wygrasz, no chyba, że jest duża przewaga. Ale na ogół no nie jest takie banalne. Przecież są archony. A biogenezis! O, co za zakończenie nam się tu wydarzyło. To ja patrzę. W dolnym prawym rogu, w kolorze niebieskim, Szwed Namszar. No i w górnym lewym oczywiście DNS Francuz. Oto oni. Wow! Ale nam zrobili potyczkę. No to jest o wiele lepsza mapa dla Zerga, na której no, w praktyce i w teorii powinien wygrać Namszar. Ale mega mnie ciekawi, jaki ma pomysł DNS na te mapy właśnie. Czy on to w ogóle trenował? Bo jednak wielu protosów coś takiego zwyczajnie wetuje. Ale się teraz zrobiło gęsto. No jak teraz, panie DNS? Jak teraz sobie poradzić z Zergiem na Abiogenesis? No jak to zrobi, no to po prostu oszuka przeznaczenie. W tym czwartym, w końcu meczu kwalifikującym, będzie w stanie awansować. Do tej pory niestety zawsze w ostatnim momencie przegrywał, ale może teraz jest moment, żeby coś zmienić. Jak widzicie, już kombinuje DNS jako późniejszy rywala. Czy on widział, że to jest spawnik pól? Uła! Okej, przez chwilę dłuższą nie widział, ale i tak w sumie nie ma odłożonych larw na zerglingi. Więc nie będzie zaskoczenia, aż tak dużego przynajmniej. Póki co. Nie wiadomo jeszcze, czy w ogóle chodzi o zerlingi, nie? Bo może chodzi o jakiś szybki, dziwny Roach Warren. Tylko najpierw trzeba wyrzucić zwiadowcę Protosa z bazy Zerka. No oczywiście ekspandzik jest, wszystko Protosa jest. W typowym porządku. Jak teraz się zachowa DNS? Mega mnie to ciekawi, na takiej mapie. Na nieciekawej mapie. Namszar oczywiście już ustawia. No, dla Namszara też tam mam wrażenie, że ta mapa nie jest taka dobra. No, chyba, że ma jakiś znakomity atak, szybki. No, wszystko albo nic, panie kolego. Teraz albo coś zdecydowanego, albo podkulamy ogon i wracamy na tarczy do Francji. Może do rodziny nawet, czy coś? Nie wiadomo. Stargate. Niby normalnie. Niby zwyczajnie. No ale może jednak Void Ray. Może lepiej bezpieczniej, ale... No to jest naprawdę duży proces decyzyjny. Chociaż jak bym grał na Namszara, powiem wam, na Biogenesis, powiem... Chyba bym grał normalnie. W miarę normalnie. Czyli raczej Oracle. Mimo wszystko raczej Oracle. No i widać tutaj w sumie, że jest 6 dronek, więc to jest standard. Póki co od Namszara. Także myślę, że ja bym grał Oracle, ale zobaczmy, jaka będzie decyzja. Czy jednak może Void Ray na początku? Albo nic, tak, też można. Okej, jest Oracle. Czy nic to za bardzo nie można, ale no powiedzmy. Taki double fake. Strony Namszara i komentatorów. Oczywiście dwie adeptki już hasają. O, jak odważnie. Jak odważnie teraz DNS, dwie adeptki chyba przez ten straci, ale jakie mikro dobre, jakie fantastyczne. Wow, okej, jeszcze ciałem zablokował królową, no i oczywiście adeptki uciekną. No, idealnie to zrobił te... Ej, o co chodzi? On dalej nie zrobił szybkości do lingów. Bo, okej, robi Roach Warren, o co tu chodzi? Okej, jest też Oracle, która została, jeżeli dobrze ogarniam, zauważona przez Overlorda. Pierwszy raz, że widzę, że Zerk nie zrobił szybkości do lingów, no i teraz płaci za to dość wysoką cenę. No bo przecież adeptki tylko czekały. Kolejne jednostki padają. Widzi już tutaj DNS dobrą defensywę przeciwlotniczą, więc oczywiście leci do głównej bazy. Widzi też Roach Warren, no ale to jest taki w miarę defensywny Roach Warren. No i teraz wycofanie. Namszar liczy, że zagra zwykłą grę, ale zobaczcie, jak bardzo to w plecy jest w dronach. Aż tutaj podliczę. Okej, 4. Chciałem, że jest trochę gorzej, ale tutaj też ważne są straty w lingach, bo te lingi też mogły być dronami i w zasadzie strata tych lingów wymusiła zrobienie kolejnych lingów. Więc to jest na pewno też ewidentny punkt dla DNS-a. Obydwaj gracze oczywiście jak na paluszkach muszą na tej mapie grać.
Twilight Council, mimo wszystko DNS, póki co bardzo zwyczajnie. Czy wytrzyma napięcie jeden i drugi? To mnie najbardziej ciekawe, czy któryś tutaj nagle popuści i zrobi jakiegoś olina i zaryzykuje. Oho! 4 gatewaye, łącznie 6, to jeszcze jest takie bardziej na presję ostrą. Ale granie ostrej presji, jak widzieliśmy Roach Warren, nie wiem, czy to ma sens za bardzo. No ale może dobrze mieć w razie czego, gdyby Namszar nagle zaczął ostro atakować. I w sumie Namszar ma 38 dron, chcę zauważyć. I od dłuższej chwili nie robi kolejnych. Może się boi, może... Jest tutaj jakaś szczególna obawa. Nie, dobra, wraca do dronowania i robi też szybkość do Roachy. Strasznie się boi Szwed, mam wrażenie. Jakoś źle rozegrał w ogóle początkową fazę gry. No ale to są te obrażenia, o których mówiłem. Raz w drony, a dwa w zerglingi. No i teraz znakomicie jeszcze DNS, dwie drony. No układa się dla niego fenomenalnie ten początek na Biogenesis. Taki jest plan Namszara. Idziemy przez środek mapy królowymi i staramy się też Roach nie pokazać. Znaczy, to, czy to jest fake właśnie? To też może być oszustwo sprzedane z tymi królowymi. Tak pokazuje, że wychodzi, ale się kręci, kręci jak ten bąk w tulipanie. Nie, jednak chyba wraca. Odwrót. No nie ma takiego zdecydowania w grze Szweda. Jednak woli zadronować i grać prawdopodobnie hydraliski za niedługo. No a ze strony DNS-a widzimy klasyczną formę harasu, czyli Archon Drop. Lewo strona mapy, w dalszym ciągu Oracle. No i tutaj zabezpieczenie przed tymi zerglingami, które mogą w każdym momencie wbiec. Szuka teraz okazji do zadania obrażeń, ale no, Ravagery z Roachami tylko czekają. Może nawet się uda jakiegoś Overlorda? Nie, nie uda się za bardzo. Nie chciałbym zaryzykować straty Archona DNS. Czyli zostawiony Oracle z lewej strony mapy. Phoenix widzę, że patroluje środek. No, trzeba cały czas mieć na uwadze, że Zerg może szybko przejść przez cały ten, no, króciutki dystans między zawodnikami i zaatakować. No i to jest ta rzecz, która też pewnie wkurza wielu protosów z tą mapą. Dlatego ją wetują, dlatego jej nie chcą. No i pora oczywiście na ostateczne rozstrzygnięcie. 1-1, no mecz kwalifikacyjny. O kurczę, tu Archon prawie padł. Znaczy, Warpist prawie padł z dwoma Archonami. Nie wiem jak do tego doszło. Nawet nie zwróciłem uwagi, bo dla mnie prawie oczywistym jest, że takiego dziwnego błędu DNS nie popełni. No ale czasem się zdarza, nawet najlepszym. O tej kolejne królowanie. Już tutaj za bardzo walczyć nie można, są transfuzje. No, bardzo ważne, żeby DNS teraz nie stracił tego transportowca. On powinien teraz chyba na lewą stronę mapy właśnie przelecieć. Co? To też tak dokładnie pomyślał. Widzę, że DNS już leci. Tu właśnie na godzinę 7-8. No i w sytuacji, gdy Zerg będzie wychodzić na mapę, a w sumie to się dzieje, to chciałby robić kontrę. Oj, teraz bardzo niefortunny moment dla Protossa. O mój Boże, 54 drony. Roach, Ravager, all-in. To jest wybór Szweda. No i zobaczymy, jak to się oczywiście zakończy. 4 Immortale już są gotowe, 4 żarówy również do pomocy. No i masa, masa zelotów jako mięso armatnie. No, wydaje mi się, że lepiej przygotowany DNS nie mógł być na tego typu atak. Jak sami widzicie, jeszcze Oracle poprawią. Oj, teraz panie Namszar. Kompletnie to się nie udało. Namszar dalej robi Roachę. A tak czułem, że któryś z nich nie wytrzyma napięcia. I tą osobą jest Szwed. Pękło widocznie coś w nim. Plus 2 do ataku dla Roachy. To już szybciej zakończyć i nie kontynuować tego koszmaru, tej nerwówki, do jakiej zmusza go DNS. 66 probek kontra 58 dron. Oczywiście Protoss z przewagą, również w kompozycji. To tylko w ulepszeniach odrobinę słabiej. Za chwilę będzie mieć plus 1 do ataku. Czwarta baza od Namszara. No on liczy, że jeszcze zrobi może jakieś hydry, może lurkery. No lurkery na tej mapie też niesamowicie mocne. Tylko... no nie będzie ich zbyt wiele. A nawet jeżeli będzie, to Protoss już będzie naprawdę mieć sporo swojej armii. Jezu, co te Oracle robią. Okej, przeżyły. Uff. No to jest też odważna decyzja ze strony Namszara. Może mądra, ale to nie zawsze tak bywa. Oj, nie zawsze, oj, nie zawsze. Poświęci masę Roachy, w zasadzie nie wiadomo za co. Jak teraz się dobrze rozdzieli DNS, a dobrze się rozdziela. Tu poszły dwa Immortale, tu też dwa. To mam wrażenie, że może tutaj Zerg wyrzucić w błoto część swoich jednostek. No i tutaj fantastycznie czyta grę swojego przeciwnika, Francuz.
Oj, nie wiem, czy to był taki dobry manewr, no ale 9 probek zniszczonych. Nie ma zakopywania też do tych roachów, więc one tu nie mogą dłużej być na molnej, nie mogą przeszkadzać. No za dobrze chyba teraz gra DNS. Już poczuł, że ten czwarty mecz kwalifikacyjny to jest jego moment. No i powoli, jak zwycięzca, kroczy środkiem mapy. Czy to już jest finalny atak? To już jest zakończenie tych zmagań. Zakończenie kwalifikacji do Challengera. DNS oczywiście już przekonany o tym, że ma dużą przewagę. Prawą stroną mapy mimo wszystko kilka roczy. Tych akurat chyba nie widział Protoss, aczkolwiek przywołuje tutaj część jednostek. No mimo wszystko należy się spodziewać w tym miejscu właśnie takiego kontrataku, czy to z ringami, czy to roachami, ale to teraz chyba nie jest ważne. No widzi, jak na dłoni, mam wrażenie, już DNS, że ma soczystą przewagę. No kompozycja jest nieporównywalnie lepsza. Może limity podobne, ale Zerg chyba nie ma szans wygrać tutaj absolutnie nic. Na godzinie 12 też kilka roachy. Widzę, że dalej spawa proby, no ale co wygra główną bitwę, panie Namszar? No Szwecja wpuści teraz, widzę, wszystkich Protossów do siebie. Tutaj miazga, tam miazga, tutaj Archon. No nie ma szans teraz, z tego co widzę, Namszar na zrobienie czegokolwiek. Ravagery to nie jest najlepsza jednostka, ona może kupować czas, ale na pewno nie wygra gry w pojedynkę. No chyba wszystkie strzały od Ravagerów teraz musiałyby wejść, żeby miał jeszcze szansę na zwycięstwo Szwed. No ale to się oczywiście nie wydarzy, cały czas DNS dobre mikro, zniszczył dwie ekspansje, więc powolutku zabiera się za celebrowanie zwycięstwa. No i o tej późnej, bo pierwszej 20 wzniesie chyba swoją flagę DNS. No zobaczcie, no ma wszystko, ma ekspansję, ma pieniądze, ma kompozycję, ma ulepszenia. No a Namszar na ten moment posiada tylko garstkę Ravagerów. Tutaj kolejna bitwa, która już jest na tyle pewny DNS, że jak widzicie, Immortalami agresywnie podchodzi. No to jest dobra wymiana również dla Protossa. Ma lepsze wydobycie. No i z posiłkami już powinien zakończyć to starcie. Namszar oczywiście do końca walczy. No ale to jest cały czas próba pogodzenia się z sytuacją. No i ostateczny atak DNS-a. Już za chwilę. No i oczywiście Francuz się wbija i tonem nieznoszącym sprzeciwu mówi, że bierze tę grę. Namszar jeszcze tak do rogu, no ale za chwilę to wszystko musi zostać poddane. No oczywiście dojeżdża Roach, dojeżdża Ravagery. No kochany, tutaj tyle tych żarówków, że już nie przyświeci niczym Zerg. Miazga ze wszystkiego, Namszar załamany ewidentnie. No i głębokie ożywienie, podejrzewam, na streamie francuskim, bo DNS właśnie z tego kraju będzie reprezentować również Protossów w Challengerze. No i GG. Proszę bardzo. Taki dobry. No, aczkolwiek ta gra też tak troszeczkę przyciągnięta, no ale niech będzie, że do końca powojował Namszar. Gra trwała 0 minut 00 sekund. Widać, że jest ukryta. Okej, okay, teraz 13:35. No tak czułem, że Szwed może nie wytrzymać jednak. DNS już za dużo tych gier, tych finalnych, podbrankowych pojedynków stoczył, żeby po raz kolejny się przewrócić. No niby obydwaj mają dużo doświadczenia, ale jednak, wiecie, nie jest to takie proste. No dobrze, czyli z dzisiejszej kwalifikacji awansuje 3 Francuzów, ja dobrze widzę? Tak, 3 Francuzów. Stefano, Clem oraz DNS. A no, z nie Francuzów awansował jeszcze Hellraiser, który w ogóle pokonał DNS-a w drabince wygranych. Także tak się nam kończy turniej kwalifikacyjny. Przypominam też, że z pierwszej kwalifikacji awansował Mana, Bly oraz Petit Drogo i Starbuck. Także super. No a jeszcze tutaj podsumowując w ogóle całość, to w Challengerze zobaczymy następujących graczy: Yuttermal, Elazer, Nercio, Serral, Soul, Hero Marine, Harstem, Showtime. No i tutaj właśnie ta ósemka, która przed chwilą była wymieniona. Gratulacje dla nich. Bardzo ładny występ. To jeszcze DNS-a chyba brakuje, z tego co widzę, bo jest 7 graczy, no ale... No to co, ilu tych? Te 4 Terran, 6 Protossów,
i 6 zergów. Jak na Europę, to w miarę balans. Ale Terran to tutaj mamy naprawdę konkretnych. Zwłaszcza Jutermala. No i mam nadzieję, że Sol też zamiesza w drabince. Jak widzicie, 14 kwietnia będzie kontynuowany World Championship Series. Ja was zapraszam też jutro, a w zasadzie już dzisiaj od 20 będę toczyć jakiś mecz streamerów Fortnite'a czy coś takiego. Tam, no naprawdę, masa streamerów weźmie w tym udział. Zaczynając od tych największych i naprawdę, no, masa youtuberów, streamerów weźmie udział. No to będzie prawie 100 osób, więc nie ma co tutaj wymieniać. Ale w zasadzie każdy polski streamer chyba tam będzie. YouTuberów też trochę. Także 14-15 kwietnia kontynuujemy te zmagania, potem 21. Niestety obawiam się, że mogę 21 nie być od początku streama, ale możliwe, że coś tam z doskoku jeszcze będzie. No i 28 już powinien być kwietnia. Długie to, takie rozciągnięte, nie? Ale może to nie jest złe. Zaczynałem się wcześniej. Kwalifikacja do tego turnieju. Teraz rozmowa o pracy troszeczkę, spoko. Siema Iura, witam mocno. Dobra, to kończymy nagranie, już w sumie jest podsumowanie, wszystko jest. To powiem Distarka, do zobaczenia do następnego razu. Wracam, suba, lajka, komentarz i te wszystkie rzeczy na YouTubie. Cześć, cześć.